W dzisiejszym odcinku robimy Murder Mystery. Będzie to Murder Mystery na Tilted Towers. Wszystko polega na tym, że ja wcielam się w rolę mordercy i muszę wyeliminować jak najwięcej mieszkańców. A w rolę szeryfa wciela się Ewela, która musi zrobić wszystko, żeby zachować ich przy życiu. Jeśli chcecie więcej Murder Mystery na tym kanale, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku jestem mordercą. A ja jestem szeryfem. Wszystko polega na tym, że ja muszę wyeliminować ziomków i umówimy się w ten sposób, że jeśli zostanie 5 osób plus Ewela, to ja wygrywam. Jeśli Eweli uda się szybciej odgadnąć, który to ja i wyeliminuję dobrą osobę, no to co Ewela? No ja wygrywam wtedy. Także zostawcie łapkę w górę i napiszcie, na jakiej kolejnej lokacji mamy zrobić właśnie Murder Mystery. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. No i oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Ej, umówmy się w ten sposób, że ja Eweli każę skoczyć z Big Bena, jak zostawcie łapkę. Także zostawcie łapkę i 3, 2, 1, Ewelina, skacz. No to widzowie, jeszcze raz lecimy. Dobra, ja tutaj pozbierałam sobie bronię, bo jak znajdę Rafę, to muszę go tutaj zlikwidować, ponieważ on tutaj chce robić złe rzeczy, czyli likwidować moich tutaj ziomków, także idziemy. No i ja już mam pierwsze osoby. A ja coś słyszę, bierzemy czepaki. 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 Nie, no nie śmiej się ze mnie. Ty się tylko śmiejesz ze mnie. Nareszcie załatwię, gościu. Ja już mam trzecią osobę wyeliminowaną, Ewela. Uwaga, uwaga, kto chce przeżyć, wskakuje, nakłada do Eweli. Elo, byku. Pozdrawiam pana Frytkę. Dobra, załatwimy go. Proszę się nie chować. Także widzowie, ja ogółem jestem mordercą i ja muszę wyeliminować około 80 osób, 79 aktualnie, żeby wygrać grę. Czyli musi zostać 5 osób i Ewela i wtedy ja wygrywam, bo już no po prostu jestem lepszy, bo ja ogółem wyszedłem z więzienia i no po prostu, no postanowiłem się zemścić, bo nie wzięli mnie do tego filmu na Tilted Towers. Jak ja to przegram, to będzie obciach, także muszę się tutaj postarać, bo 80 osób to jest naprawdę mega, mega dużo, także mam nadzieję, że mi się tutaj uda złapać Rafała. Ale na razie w ogóle nie słyszę żadnych strzałów. Pozbieram sobie macy. Później może zrobimy taką technikę, że będziemy się budować i z wysokości jakoś tutaj postaramy się go wylukać. Ale na razie nie słyszę żadnych strzałów. Czy ty, Rafał, masz kogoś? No i ja już wyeliminowałem 6 osób. Idzie mi bardzo dobrze. Ciebie jeszcze nie widziałem, a fajnie by było, żeby cię zobaczyć. No, miło. Powiedz swoją lokację, ja sobie tak podpatrzę tylko. Przechodzę przez pasy, patrzę prawo, lewo, nic nie idzie, przechodzę. Ale w którym to jest miejscu, bo ja bym chciał zobaczyć, no. Ja jestem na ceglastym budynku, szarej cegły. Jestem teraz w takiej wystawce imitację meteoryt na Tilted Towers. I góra. Meteoryty lecą i kostka. Nagrywałeś odcinek o tym, musisz wiedzieć, gdzie to jest. Rafał specjalnie się pyta, gdzie jestem. I on w przeciwną stronę idzie i tam robi kile sobie, skubaniec. To dopiero teraz Ewela się zorientowałaś, że ja mam taki plan? Ja w ogóle mam mega problem, dlatego że ta miejscówka jest bardzo, bardzo duża. I ja nawet nie słyszę... Nie, to samochód. Nie słyszę w ogóle strzałów nawet. Sorry, Yuki. No ja można powiedzieć, że mam już 8 osób wyeliminowanych. Wydaje mi się, że w zwykłym customie będzie to o wiele ciekawsze niż na świecie kreatywnym. Podobno Ewela była niedawno, także tu jej na pewno nie będzie. Idziemy tam. Czuję, że będzie ciężko. 80 osób zostało, także już około 10. Widzę strzały, widzę strzały, widzę strzały. Szkoda, że ja nie strzelałem. To boty strzelają! Mówiłem, że ja nie strzelałem. Ej, ja muszę te boty pokonać, bo oni tutaj moich tych... porobili ich, bo oni mi tutaj moi gości. Uciekać, uciekać, bo tam jest morderca. Tam jest morderca, uciekaj. Uciekaj, byku. Dobra, porobiłam tutaj jednego złoczyńcę, zwany bot. No, myślałem, że wyeliminowałaś swojego. Nie, ja takich rzeczy nie robię. Ewela, wyeliminuj jeszcze piłkarza, bo on jest tu u góry. Kogo? Widać to jakby emotkę. No, tu, no, na wprost za tym budynkiem. Ups. Dzień dobry, dzień dobry. Ale powiem wam, że ja jestem naprawdę dobrym mordercą. Ewelię tutaj zrobiłem w konia, żeby poszła sobie gdzieś tam strzelać z kimś. A ja sobie cały czas eliminuję. Rafał, piłkarza już nie ma, ale ciebie też za chwilę nie będzie. Nie, no ja w ogóle nie mam żadnej poszlaki. Tak szczerze, nie wiem totalnie gdzie szukać. Bo ja nic nie słyszę, bo tu tyle się dzieje. Tu ktoś rozwala samochód, tutaj autobus. Ale ty w ogóle tych strzałów nie słyszysz, które ja oddaję? Ja już mam 12 fragów, Ewelinka. Co ty gadasz? Ty musisz być cały czas tak jakby... No bo ty jak wejdziesz... Co tu się dzieje? Ej! Oni za chwilę tutaj sami się pokończą. O, o, o! Gdzieś mi pokazało, że ktoś strzela. Ciekawe gdzie? Ja nie mam zielonego pojęcia. Gdzie to mogło się wydarzyć? Jak ty strzelasz gdzieś w budynku? Nie, no to ja tego nie słyszę. Ale może jesteś tutaj na parkingu na dole? Ej, ja lubię w ogóle chodzić za tymi ludźmi. Bo oni wtedy, na przykład jeden teraz patrzy w mapę. I ja mam go. Ja go widzę ogółem.
Jestem na pewnym dachu. Ja go widzę, tego gościa, co mapę ma. To jest naprawdę mega fajne. Rafa, 200 IQ. Mi nie załadowało chyba żadnego skina. I nie wiem, która to ty. Bo ja mam taki podobny kolorystycznie i to było właśnie 200 IQ, żebyś mnie tutaj nie rozpoznał. Ej, czuję się jak głupek trochę. Biegam tutaj po tej mapie i tutaj nie mogę cię... W ogóle ile tu jest ludzi? Byku, wysiadaj, wysiadaj. Dzień doberek. Mamy kolejnego fraga, bardzo mnie to cieszy. Aha, bo tu gniew burzy. Niektórzy mogą paść, nie bądźcie źli. No i przenosi się nasza zabawa do drugiej rundy. Przechodzimy do kolejnej strefy i jesteście na chwilę bezpieczni. Także wszystkich zapraszam. Ja już jestem w strefie. Idę tutaj na domek. Idę robić rozeznanie w terenie. Ja mam takie z lunetą, ja tu mogę... Spokój mi tam. Ja tu mogę ich poganiać. Ale to są twoje mieszkańcy, ty masz ich pilnować, Ewela. Ale żeby byli tutaj posłuszni, wiesz, o co chodzi. Jak strefa tylko dojdzie, druga runda startuje, czyli ja znowu mogę eliminować. O ty! Siema. Jezus, co za strażnik, chyba go 5 lat zabijałam. Ja niby mam teraz bronić całej tej strefy? Czyś tu by z 10 strażników się przydało. Dobra, mamy kolejną osobę. Wir, jeszcze tornado tu przyszło. Czyli Ewela jest gdzieś przy tornadzie. Żartowałam. Ja w ogóle jestem w takim miejscu, gdzie nie ma ani jednej duszyczki. Ja mam w ogóle fajny pomysł na teraz, ponieważ troszeczkę będziemy musieli... Nie buduj. Mamy cię. A ty mnie w ogóle słyszysz, Ewela, czy nie? Nie, ja w ogóle nie widzę żadnego człowieka teraz. Ale wydaje mi się, że jesteś tam gdzieś przy tym czerwonym samochodzie. Nie buduj, ale co nie buduj? Gdzie nie buduj? To będzie złe, co teraz zrobię. Ale muszę. Ktoś pewnie ci chciał piątkę zbić, a ty go... O nie! Nie chciałem tego zrobić. Ej, ja muszę się pospieszyć, bo z mojej perspektywy wygląda to bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, że strefa jest coraz mniejsza, a ja nikogo jeszcze nie wyeliminowałem w tej nowej strefie. No w sensie kogoś tam wyeliminowałem, ale to dalej jest za mało. A ja mam teraz mega ułatwienie, ale mimo tego to i tak jest bardzo ciężkie. Mam tutaj z taką lunetką i sobie Widzę cię! Lecę tam! Chyba, że to ktoś inny. To boss. Nie. To nie o tego bossa mi chodziło. Tutaj byłeś gdzieś. Bo z daleka nie było widać jakieś czarne włosy chyba. Co ten boss się tak wkurzył? Trzeba tego bossa porobić. Pomóż Rafał bossa porobić, bo on tutaj porobi wszystkich. Ja się skupiam, żeby tu w ogóle kogoś wyeliminować, a idzie mi bardzo źle, bo strefa jest coraz mniejsza. Uciekajmy od tego bossa, ten boss to jakiś ten. Dobra, idę tutaj do niego. Jesteś u bossa? Jestem u bossa. Właśnie go wyeliminowałem. 59 osób zostało. Gdzie te osoby są? Szukam Rafy. Ej, proszę mnie nie zasłaniać. Halo, byczku. Pozdrawiamy pana Igora. 58 osób. No, będzie to mega ciężkie do wykonania. A co jeżeli się strefa zamknie, a ty nie... No właśnie, to wtedy wygrasz. Dobra. To jest właśnie ten problem. Nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś. Ale mam teraz zoom, proszę państwa. Czekaj. Tu coś było. No teraz jest wszechmistany. Teraz w ogóle kogoś trafić, a tu nie masz żadnych budynków. Ja robię rozeznanie w terenie. Banany ktoś zjada, myślałam, że to jakiś typek. Ty jesteś totalnie naprzeciwko mnie. Co tutaj to się działo? A tutaj bot kogoś porobił. Bo tutaj boty jeszcze sami. O, ja widzę strzały, ja myślę, że to ty, a to jest bot. I bardzo dobrze. Ej, dobra, bijcie wszyscy do bossa. Jak macie czym, to bijcie. Ewelina, ty też go bij, bo... 99 dostał. No, bijesz do tego bossa, Ewela, czy nie? No bije, nie ma mamo. Już. Ej, Rafał, ty sobie... A ty nie się bym biło. Ty jesteś trolem. Ja nie mam amunicji, pomóż mi go porobić. No, Ewela, no musisz ich ochronić, no. Mamy Zetkowskiego. Co to za pompa? To byłeś ty za mną, czy mi się wydaje? Nie, mnie to w ogóle nie ma. Ej, coraz gorsza strefa jest dla mnie. Okej, coś tu mamy więcej. Dobra, boss został pokonany. Leczymy się i jedziemy teraz po Rafę. Mamy coś więcej. Jest, udało się. Taniec zwycięstwa. No, jest źle. Dobra, widzowie, można się budować od teraz. Nie! Rafał!
Wow! No nie możesz mieć tak łatwo. Ja nic nie widzę, widzowie. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest Ewelina w ogóle. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ty jesteś. Ej, jak oni się będą budować, to ich ktoś może podwalić. Co to jest? Co się stało? Ty rzuciłeś tą racę? Nie. Dobra, wygrywamy to. Mimo tego, że cię nie odnajdziemy. Ty masz przegwizdane teraz. No mam, tak szczerze to mam. Tarara, co tam Ewela u ciebie? Ja nie mam w ogóle podzielnej uwagi, ja się nie mogę skupić. Zaraz się idą ci. Ty jesteś którąś z tych babek, ty stoisz przede mną. Tak mi się wydawało, że ty masz albo taką czuprynę, albo taką. Tak, to jestem ja. Mogę ci od razu powiedzieć, że to jestem ja. Ja nie widzę. Tu się za dużo dzieje. To jesteś ty. Skąd wiedziałaś? Ej, ale się tu trzeba skupić, no, widzowie 32 osoby, a strefa coraz mniejsza. Ej, oni się sami tutaj wginą, ja nie wiem jak to jest. Bardzo dobrze. Jezus Maria, ja nic nie mogę tutaj zobaczyć, bo tutaj się tyle dzieje. Musimy się wybudować do góry. Dobra, Ewela idź do góry, to ja sobie zajdę w dół. Nie, ty jesteś u góry pewnie. Ja sobie schodzę w dół właśnie. I was jest tu za dużo. Ja tutaj już zebrałam, popatrz, wszystkich. Nie słyszałaś? Nie, tańczył akurat ktoś koło mnie. Nie słyszałaś? Dalej nie wiesz, który to ja? Ty jesteś u góry! Ty jesteś u góry! Schodź tutaj, kurczaku! A który to ja? Nie wiem, ale gdzieś u góry jesteś. Ej, chodźcie wszyscy na dół, oni mnie nie słyszą! Widzowie, nie idźcie na dół wszyscy. Ej, nie kilofujcie! Aaaa, widzowie, nie wiem. Dobra, już, dobra, koniec. Nie mam wyjścia, muszę to tak zrobić. Ej, co tu się dzieje? Czepiak ktoś we mnie dał! Ktoś we mnie czepiak dał! No. Pokonałam cię? No mnie też już nie ma. W tym samym momencie. A może ja ciebie pokonałam? Być może. Także widzowie, przegrywam dzisiejszy odcinek, ponieważ no zostało 19 osób. Nie wiem, bardzo źle mi poszło. Także my możemy świętować zwycięstwo, a jak chcecie, żebyśmy się zamienili rolami, to wiecie co robić. Łapeczka w górę. Kod Ewela w sklepie, wpadajcie na te filmy i trzymajcie się piona.